Dzień dobry, witamy wszystkich na naszym webinarze. Temat dzisiejszego spotkania to KANSET, sekrety programu, techniki ułatwiające i przyspieszające pracę. Nasz webinar rozpoczniemy od krótkiej prezentacji technicznej, którą poprowadzi dyrektor firmy KAN, pan Włodzimierz Mroczek. Następnie z ramienia firmy Sancom wystąpi pan Michał Strzeszewski, który zaprezentuje Państwu możliwości programu SET, które mamy nadzieję pomogą usprawnić pracę w programie. Po każdej części spotkania istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Z prawej strony ekranu macie Państwo panel sterowania. Jest tam zakładka Questions. Można wpisywać do niej swoje pytania, uwagi, sugestie. Z mojej strony wszystko. Życzę Państwu miłego oglądania i przekazuję głos panu dyrektorowi Mroczkowi. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Włodzimierz Mroczek. Krótki temat na dzisiaj to system Canterm Copper, czyli złącza do rur miedzianych. Dosyć świeży temat w firmie KAN. Wprowadziliśmy go w 2019 roku. Rury miedziane, sprawdzone, ponad 200 lat na rynku. Oczywiście były dosyć skomplikowane w montażu, wymagały dużego doświadczenia od montera. Natomiast no, weszła generacja złącz zaprasowywanych, które są dużo łatwiejsze w montażu. Takie złącza możemy stosować w instalacjach centralnego ogrzewania, przepraszam, wody użytkowej, instalacje chłodnicze sprężonego powietrza oraz instalacje gazowe. My mamy takie dwa podtypy naszych złączy, dwa oddzielne katalogi. Jedne do tych ogólnych zastosowań, czyli centralne ogrzewanie, woda użytkowa, natomiast oddzielny typoszereg dla gazu, czyli dla gazu ziemnego i dla gazu płynnego LPG. Jakie rury możemy łączyć tymi złączami? Rury miedziane dzielimy na trzy grupy. Rury różniące się miękkością jakby, czyli są takie rury wyżarzane, czyli nazywane inaczej miękkimi, rury półtwarde i rury twarde. Oferujemy je w średnicach od 12 do 108 mm, to są zewnętrzne średnice. Widzicie Państwo tutaj możliwe grubości ścianek i w tym pełnym zakresie średnic oferujemy ten system ogólnego zastosowania, natomiast dla zastosowań do gazu nadają się tylko rury półtwarde, czyli te R250, ewentualnie rury twarde R280 i takie oferujemy w średnicach od 15 do 54 mm. Złącza zaprasowywane wykonywane są z trzech materiałów, to mogą być z czystej miedzi, czyli to na lewej fotografii, czyli takie złącza, które mają tylko mufy. Ewentualnie materiałem może być brąz albo mosiąg stosowany w złączach gwintowanych. W takim systemie zaprasowywanym są takie dwa dominujące systemy dotyczące samego kształtu takiej złączki i profilu zaprasowywanego. Jeden z nich to jest tak zwany profil M i my z takiego korzystamy w Polsce, aczkolwiek mamy również drugi system typu V i ten oferujemy na innych rynkach, tam gdzie on jest bardziej rozpowszechniony, głównie w południowej Europie. Stosuje się tu technikę zaprasowywania promieniowego, takie klasyczne prasy elektryczne, akumulatorowe czy sieciowe typu REMS, Nowopress, no takich firm, które takie narzędzia oferują, jest bardzo dużo na rynku. W tych złączach jest zastosowany standardowo O-ring, czyli uszczelnienie ze specjalnej gumy typu EPDM i to są takie ogólne zastosowania. Jak widzicie tu Państwo w tabeli, zakres temperatur od minus 20 stopni do 110. Maksymalna temperatura, jaka może się pojawić, to 135 stopni i ciśnienie do 16 bar. Przy takim O-ringu możemy
zastosować złącze do instalacji grzewczych, para wodna do półbara, może to być woda pitna, instalacje chłodnicze, z tym, że glikol ograniczony do stężenia 35%, sprężone powietrze, gazy obojętne. Natomiast jeżeli zależy nam na wyższych temperaturach, wymagana jest odporność na wysokie temperatury, wtedy ten czarny O-ring trzeba zastąpić O-ringiem w kolorze zielonym z materiału FPM. Wtedy on ma zakres od minus 20 do 180 stopni. Maksymalnie może nawet wystąpić 230 stopni. Również maksymalne ciśnienie robocze, tak jak w przypadku poprzedniego O-ringu, 16 barów. I tutaj jest sporo zastosowań, ale to główne zastosowanie to są instalacje solarne, tam gdzie mogą właśnie się pojawić takie bardzo wysokie temperatury. Również taki O-ring jest korzystny w przypadku instalacji olejowych, na przykład jakaś ścieżka zasilająca kocioł olejowy, możemy wykonać właśnie z rur miedzianych z takimi O-ringami. Natomiast no, tu trzeba uważać też, że taki O-ring jest nieodporny na bardzo wysokie temperatury wody, i zwłaszcza na parę wodną, w takich przypadkach należy zostać przy tym O-ringu EPD. Natomiast zupełnie oddzielnymi złączami, w których nie wymieniane są szczelki, to są złącza do instalacji gazowej, już są fabrycznie wyposażone w O-ring w kolorze żółtym z materiału NBR. W zakresie temperatur od minus 20 do 70 stopni Celsjusza, maksymalne ciśnienie 5 barów, możliwa jest również próżnia minimum 0,8 bara. Wszystkie nasze złącza w całym zakresie średnic mają tak zwaną funkcję LBP, czyli po angielsku Leak Before Press. Złącza wykazują nieszczelność przed zaprasowaniem. To ułatwia monterom no, nie pozostawienie jakichś niezaprasowanych połączeń w instalacji, bo każda próba ciśnieniowa wykazuje od razu przeciek w takim miejscu niezaprasowanym, to funkcja LBP w przypadku złączy do miedzi jest realizowana w ten sposób, że złącze przed zaprasowaniem ma pewną owalność tego kształtu i dopiero po zaprasowaniu uzyskuje szczelność. Zobaczmy, jak wygląda po zaprasowaniu. W średnicach do 30, a nawet do 54 mm w przypadku tych ogólnych zastosowań, czyli centralne ogrzewanie, czy ogrzewanie, czy instalacje wodociągowe, ma taki profil sześciokątny. Natomiast w większych średnicach, a dla gazu już od 35 mm, trzeba stosować takie opaskowe szczęki i wtedy ten nasz profil po zaprasowaniu wygląda jak taki owal, troszeczkę zbliżony do trójkąta. Krótko o operacjach montażowych. Montaż jest bardzo prosty. Na początku cięcie i tu cięcie pokazane jest takim urządzeniem ręcznym. Są możliwe oczywiście też elektryczne urządzenia z takim właśnie kółeczkiem tnącym elektryczne, bądź piły takie elektryczne z drobnymi ząbkami. Druga operacja na środku u góry to jest gratowanie rury, czyli pozbawienie jej jakichś zadziorów po cięciu. No takie można powiedzieć opiłowanie, ale nie trzeba tej rury tak dokładnie czyścić, jak w przypadku lutowania czy spawania rur miedzianej. Następna sprawa, którą monter sobie tak powinien zakodować, to jest sprawdzenie O-ringu, czy jest właściwie umieszczony w rurze. Jeżeli wszystko gra, możemy przystąpić do połączenia i następne zdjęcie na dole po lewej stronie to jest wsunięcie rury do złączki, aż poczujemy opór. I też bardzo ważna sprawa, którą też trzeba sobie wyrobić, jakby powinno wejść monterowi w nawyk, to jest zaznaczenie głębokości. Wtedy, kiedy my wyczujemy już ten opór, dobrze jest zaznaczyć sobie, bo przed zaprasowaniem może dojść na przykład do rozsunięcia takiego połączenia, a nie ma tutaj jakiejś kontroli wizualnej, do którego miejsca jest włożona rura, a powinna być włożona na pełną głębokość. To tutaj pomaga właśnie zaznaczenie jakimś takim mazakiem. No i ostatnia
czynność, czyli zaprasowanie. Widzimy tutaj elektryczne urządzenie, które zaprasowuje nam złącze. Robiliśmy takie symulacje przy średnicy 15 mm. Wszystkie te operacje zajmują około 30 sekund. Błyskawiczny montaż i od razu duża pewność wykonania takiego połączenia. Kilka informacji jeszcze takich projektowych. Bardzo często łączymy te instalacje miedziane ze stalą węglową, stalą cynkowaną czy stalą nierdzewną. Musimy pamiętać o tym, że takie bezpośrednie połączenie to może prowadzić do powstania ogniwa i korozji takiego połączenia. Powinniśmy tutaj stosować jakieś mufy czy armaturę z mosiądzu lub brązu. Wtedy to rozgraniczy te dwie instalacje. Ważne też jest, żeby nie była zbyt duże stężenie jonów miedzianych, dlatego że to może spowodować korozję tych metali żelaznych. Jeżeli jest to instalacja wodociągowa, też ważna jest kolejność wykonywania instalacji, to znaczy jeżeli jest, patrzymy na kierunek przepływu wody, na początku powinna być wykonana instalacja ze stali ocynkowanej bądź nierdzewnej i wtedy możemy już samą na przykład lokalówkę wykonać z miedzi. Natomiast odwrotny sposób spowoduje nam korozję takiej instalacji, czyli na przykład piony nie powinny być zrobione z miedzi, jeżeli planujemy rozprowadzenia ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Miedź jest też w pewnym stopniu wrażliwa na takie jakby wycieranie się. Tu jest to nazywane abrazją. Termin być może trochę taki bardziej z geologii, czyli tutaj ścieranie się skał, ale to jest podobny system. Jeżeli są zanieczyszczenia w wodzie, na przykład w wodzie pitnej, to wtedy przy dużych prędkościach przepływu zacznie nam rura miedziana jakby przechodzić do tej wody, zacznie się robić perforacja takiej rury. Tu mamy zasadę, że prędkość przepływu w takich rurach nie powinna być większa niż 1,5 metra na sekundę, z wyjątkiem gazu oczywiście, gdzie tam takich cząstek stałych nie spodziewamy się. No i korzystnie jest również zastosować jakieś filtry, które powstrzymają nam napływ cząstek stałych. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dzień dobry Państwu, Michał Strzeszewski, firma Sancom. Dziękujemy Panie Dyrektorze za bardzo ciekawą prezentację. Pan Dyrektor Mroczek jak zawsze bardzo dużo fachowej wiedzy w bardzo krótkim czasie. Mam nadzieję, że u mnie nie będzie odwrotnie. To znaczy trochę na pewno będzie inaczej, bo będzie znacznie dłużej, ale mam nadzieję, że równie treściwie. To pozostawiam do oceny przez Państwa. Możecie Państwo pisać. Panel questions, tak jak koleżanka mówiła, należy rozumieć szerzej, to nie tylko pytania, ale również komentarze, uwagi, sugestie. Możecie Państwo go jako taką szafę z misia potraktować. Proszę Państwa, dzisiejszy temat nazwaliśmy go sekrety programu. Ale należy rozumieć oczywiście w cudzysłowie, to nie jest jakaś wiedza tajemna, którą chcielibyśmy przed Państwem ukrywać. Wręcz przeciwnie, dlatego dzisiejsze spotkanie będą to rzeczy zarówno ogólne, jak i zagadnienia szczegółowe. I ci z Państwa, którzy pracują od lat w programie, na pewno wiele z nich znają, bo wiele z tych rzeczy dostępnych jest w oprogramowaniu od lat, niektóre od niedawna. Natomiast to proszę potraktować jako taką swego rodzaju checklistę, to znaczy sprawdzenie, upewnienie się, że o wszystkim wiemy, bo czasami jest tak, że jest jakaś tam niby drobna rzecz, a bardzo usprawniająca pracę i się zastanawiamy, a dlaczego my tego nie wiedzieliśmy, od kiedy to weszło, a to już od lat jest, tylko jakoś nam umknęło. Na pewno ci z Państwa, którzy pracują od lat w naszym oprogramowaniu, wiele z tych rzeczy powiecie Państwo, że je znacie. Natomiast zastanawiam się,
Czy są wśród Państwa takie osoby, które po szkoleniu będą mogły powiedzieć, że wszystko, wszystko, o czym była mowa, wiedziały takie osoby wcześniej? Jeśli tak, to też proszę o napisanie. O czym będzie mowa? Zagadnienia szczegółowe, które przyszły nam do głowy z panem Piotrem Wereszczyńskim, podzieliliśmy na pewne bloki i stąd powstała agenda dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, przypomnienie zasady integracji trzech modułów w jednej aplikacji. Później funkcje, które zebraliśmy, nazwaliśmy w takim rozdziale funkcje edycyjno-nawigacyjne. Następnie grzejniki. No grzejniki ważna część instalacji centralnego ogrzewania, stąd jest w programie parę funkcji usprawniających ich wstawianie, podłączanie. Następnie tabele i zaznaczanie. Tabele w programie mają dość duże znaczenie i tutaj opanowanie i możliwości, które dają tabele, może nam w wielu przypadkach bardzo usprawnić pracę. Współpraca z Revitem. O współpracy z Revitem dzisiaj powiem dość krótko. Odeślę Państwa do wcześniejszych webinarów, które się odbyły. Analiza wyników. No to ważne. Praca z programem, praca projektanta na pewno się nie kończy w momencie, jak się uda wprowadzić dane i uda się wykonać obliczenia. No tymi obliczeniami na pewno trzeba się pochylić, przeanalizować się. Skróty. No, skróty to już ze swojej nazwy wskazuje ta nazwa, że skracają, tu chodzi przede wszystkim o skracanie czasu. Oraz na koniec inne nowości w wersji 7.1 i 7.2. Inne, czyli takie, o których nie było mowy wcześniej, bo wiele z tych nowych rzeczy trafiło do odpowiednich rozdziałów we wcześniejszych punktach. I na koniec powiem jeszcze parę słów, skąd czerpać wiedzę i pomoc techniczną. W takim razie przechodzimy do pierwszej części. Tytułem wstępu, tylko dla przypomnienia, powiem, że od wersji 7.0 program AuditorSet, również w wersji firmowej CanSet, składa się z trzech modułów. Program AuditorSet, CO, który teraz stał się modułem programu SET do projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wydzielony moduł Audytor CC do projektowania instalacji centralnego chłodzenia oraz włączony program Audytor H2O do projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Czyli w jednym projekcie możemy obecnie projektować i systemy grzewcze, i systemy chłodzenia, i systemy wodociągowe, i możemy wykrywać potencjalne kolizje. To, co jest coraz ważniejsze, że systemy zaprojektowane w programie SET mogą zostać wyeksportowane automatycznie do programu Revit. Ogólnie są dwie metody projektowania instalacji. One były obecne w programie Auditor CO od wersji 4.0, a od wersji 7.0 dotyczą wszystkich modułów. To jest między innymi powód, dlaczego zdecydowaliśmy się na integrację tych modułów, ponieważ wszystkie rozwiązania, wszystkie nowe techniki usprawniające pracę od razu stają się dostępne dla projektantów wszystkich trzech systemów. Pierwsza metoda, troszkę bardziej tradycyjna, to jest projektowanie na rozwinięciu. W tej metodzie rysujemy rozwinięcie, które jest takim schematem, modelem obliczeniowym, na podstawie którego program wykonuje wszystkie obliczenia. No, pewnym ograniczeniem rozwinięcia jest to, że ono nie zachowuje wymiarów poziomych, a więc poziome długości przewodów muszą być wprowadzone ręcznie przez projektanta, co oczywiście zajmuje troszkę czasu. Wady tej pozbawiona jest nowa metoda, czyli projektowanie na rzutach. Tu wrysowujemy instalację na rzutach kondygnacji i program może odczytać długości wszystkich przewodów, również przewodów poziomych z tych rzutów. Z jakąś tam dokładnością oczywiście wykonawca może to tak wykonać, że mogą być jakieś kilkucentymetrowe różnice, ale to nie ma znaczenia.
Dlaczego mówimy o projektowaniu na rzutach? Ponieważ my, jako projektanci, wyrysowujemy instalacje na rzutach płaskich. Natomiast mimo to, że my rysujemy na rzutach płaskich, tworzony jest pełny, trójwymiarowy model instalacji, tyle że ten trzeci wymiar już tworzony jest automatycznie przez program na podstawie danych o poziomach, ale te dane są bardzo powtarzalne i o tym troszeczkę więcej za chwilę. Od wersji 6.0 dostępna jest taka trójwymiarowa wizualizacja instalacji. To jest przykład zbliżenia na jedną kondygnację. A od wersji 7.1 model trójwymiarowy możemy również prezentować w postaci aksonometrii. Taka aksonometria tworzona jest automatycznie, my ewentualnie dodajemy etykietę. To był taki wstęp, pewne przypomnienie i teraz już przechodzimy do funkcji szczegółowych. Najpierw funkcje edycyjno-nawigacyjne. To jest technika, która jest bardzo ważna, dziedziczenie danych. Dziedziczenie danych my rozwijamy w programie od lat i ci z Państwa, którzy już mają duże doświadczenie w naszym programowaniu, na pewno doskonale znają i rozumieją tę technikę, chociaż w ostatnim okresie my ją też rozbudowaliśmy. W tym miejscu powiem, pokażę to na dwóch przykładach. Jeśli mówimy o grzejnikach, to w danych ogólnych obecnie znajduje się taka tabela, gdzie dla każdej klasy grzejnika możemy zdefiniować sobie domyślne parametry, na przykład symbol, ale również inne parametry, na przykład maksymalna długość, współczynniki usytuowania, osłonięcia i tak dalej. Tu nie ukrywam, że to jest bardzo Państwo nam pomogliście, ponieważ w programie od lat była możliwość zadeklarowania domyślnego typu grzejnika, ale to był tylko jeden typ. A Państwo mówiliście, no, że w instalacjach często występują dwa grzejniki, bo jeśli weźmiemy na przykład mieszkaniówkę, to mamy tam jakieś grzejniki, na przykład grzejniki płytowe, ale w łazienkach już od pewnego czasu montowane są grzejniki łazienkowe i prosiliście Państwo, żebyśmy dali możliwość zadeklarowania dwóch domyślnych symboli grzejnika, to jest grzejnika podstawowego i grzejnika łazienkowego. My skorzystaliśmy z tej sugestii, chociaż jak Państwo widzicie, poszliśmy znacznie dalej, ponieważ dla każdej klasy grzejnika, a tych klas troszkę jest w programie, istnieje możliwość zadeklarowania domyślnych parametrów. Oczywiście rzadko będziemy korzystać ze wszystkich, raczej pewnie nigdy, ale jak Państwo widzicie, jest to rozwiązanie całkiem elastyczne. Niezależnie od tego, z jakich klas grzejników korzystamy w danym projekcie, możemy zadeklarować ich dane domyślne. I te dane są później dziedziczone, czyli jeśli wstawimy sobie grzejnik w projekcie, to jak Państwo zobaczycie, on domyślnie przyjmie te parametry, na przykład symbol, który był zadeklarowany w danych ogólnych. Ta zielona czcionka to właśnie świadczy o tym, że jest to informacja przyjęta automatycznie, odziedziczona w tym przypadku z danych ogólnych, a nie wpisana w tym miejscu ręcznie. Gdybyśmy wpisali ręcznie, zmienili, to byłby kolor czarny, czyli możemy tworzyć wyjątki, możemy powiedzieć, że ten grzejnik jednak nie będzie dziedziczył symbolu z danych ogólnych, ale wyjątkowo będzie miał inny symbol, na przykład jeśli byśmy chcieli narzucić liczbę płyt. Te dane domyślne, dziedziczenie danych mają dwie zalety. Po pierwsze oszczędzamy czas już na początku, ponieważ powtarzalne dane deklarujemy w jednym miejscu, a później wstawiając grzejnik nie musimy ich ustawiać, one ustawiają się automatycznie, tak jak zadeklarowaliśmy to w danych ogólnych. Natomiast cały czas możemy stworzyć sobie wyjątki, tylko uwaga, jeśli stworzymy wyjątek, to on już będzie wpisany na stałe, ponieważ druga zaleta jest taka, że jeśli byśmy chcieli zmienić jakiś parametr, na przykład typ grzejnika, to jeśli nie stworzyliśmy wyjątków, to możemy to zrobić w danych ogólnych i wszędzie tam, gdzie nie ma wyjątków, te dane zaktualizują się. Natomiast gdybyśmy jakiś grzejnik ustawili na sztywno, to wtedy oczywiście zmiana danych ogólnych nie spowoduje aktualizacji jego symbolu. O tym proszę pamiętać.
Drugi przykład to właśnie wspomniane już dane o poziomach. Jeśli wejdziemy do danych ogólnych, to tam mamy kategorię kondygnacje i mamy tu dla czterech systemów, przykładowo widzicie Państwo zakładkę ogrzewanie, mamy informacje o tym, jakie są domyślne poziomy różnych elementów instalacji centralnego ogrzewania. Przykładowo program przyjmuje automatycznie, że poziom przewodów zasilających to jest minus 5 centymetrów. Jeśli pamiętamy, że 0 przyjmujemy na poziomie posadzki, to znaczy, że prowadzimy przewody 5 cm poniżej poziomu posadzki. To jest wartość proponowana przez program, możemy ją zmienić. I następnie kolejny poziom struktury, bardzo podobna tabela, bardzo podobny formularz jest dla każdej kondygnacji, tu na przykład dla parteru. I zobaczcie Państwo, to co było w danych ogólnych, to przenosi się na kondygnację, ale możemy chcieć dla jakiejś kondygnacji zmienić jakiś parametr, że na przykład na tej kondygnacji przewody prowadzone są na innym poziomie. Jeśli to zrobimy, to dla danej kondygnacji będzie obowiązywała ta wartość. I na samym końcu już mamy poszczególne elementy, tu akurat przewód zasilający. Normalnie rysuje się na czerwono, on został zaznaczony, dlatego zmienił kolor na ciemnozielony. I jak Państwo widzicie, program przyjął automatycznie zarówno poziom początku, jak i końca tego przewodu na poziomie minus 0,05, czyli tu mamy pokazany właśnie kierunek dziedziczenia. No w tym przykładzie nic nie było zmieniane, ale możemy to na dowolnym poziomie sobie przedefiniować. Czyli wprowadzanie danych domyślnych wcale nie zmniejsza naszej elastyczności. W razie potrzeby możemy zmienić poziom każdego elementu z osobna. Natomiast myślę, że potwierdzicie Państwo, że w przypadku większości instalacji jednak te dane o poziomach są dość powtarzalne, czyli te dane indywidualne wprowadzamy stosunkowo rzadko. Kolejna funkcja decyzyjna to jest tak zwany dynamiczny zoom, czyli jeśli mamy jakiś widok, na przykład patrzymy na rzut z małym zbliżeniem i teraz wciśniemy klawisz spacji, to tak długo, jak będziemy trzymać ten klawisz spacji, to uzyskamy bardzo silne zbliżenie. Po zwolnieniu klawisza powrócimy do wcześniejszego widoku. To jest wygodne w przypadku rysowania przewodów. Działa to też w dwie strony. Gdybyśmy zaczęli od dużego zbliżenia, to przytrzymanie klawisza spacji spowoduje duże oddalenie. Zobaczmy, jak to wygląda w programie. Czyli jeśli widzę cały rysunek, ustawię kursor w jakimś miejscu, w którym chciałbym coś rysować, to teraz przytrzymanie klawisza spacji spowoduje duże zbliżenie. To przydaje się na przykład przy rysowaniu przewodów. Kolejne narzędzie to lupa. Jeśli wejdziemy do menu widok i wybierzemy pozycję lupa, ewentualnie użyjemy skrótu Ctrl-Q, to wyświetli się osobne okienko, które pokaże nam obszar wokół kursora w bardzo dużym zbliżeniu. Zarówno wielkość tego okienka, jak i skalę zbliżenia możemy modyfikować. I to pozwoli nam, jakby cały czas mając ten duży rysunek i widząc całość problemu, możemy jakiś szczegół obejrzeć sobie w dużym zbliżeniu. Też możemy kliknąć to okienko i w razie potrzeby to okienko, możemy też rysować w tym okienku. Jeśli mamy dwa ekrany, to już od nas zależy, możemy to okienko sobie umieścić na przykład na drugim ekranie. Skok myszy i dokładność modelu. Tu chciałbym skomentować, domyślnie program proponuje skok myszy i dokładność rysowania de facto 5 cm. Maksymalna dokładność, jaka jest w programie możliwa, to jest 1 cm.
Przy czym dla modeli cieplnych, naszym zdaniem, wystarczająca dokładność modelowania to jest 5 cm. W większości przypadków, czasami potrzebujemy coś narysować bardziej dokładnie, to możemy wyłączyć. Naszym zdaniem warto troszeczkę zrezygnować z dokładności, nie za dużo oczywiście, ale przejść z tego 1 cm na 5 i uprościć nasz model, uprościć naszą bryłę, ale dzięki temu narysować ją dokładnie i poprawnie. Wiem, że w budownictwie to byłaby za mała dokładność w konstrukcjach, natomiast w obliczeniach cieplnych wydaje się, że jest to dokładność wystarczająca. Te różnice centymetrowe u nas nie mają aż takiego znaczenia, natomiast dzięki temu łatwiej uniknąć błędów grubych, które już znaczenie miałyby. Dlatego możemy sobie albo wejść do właściwości rysowania i możemy tutaj zarówno włączyć, jak i wyłączyć skok myszy, jak również ustawić sobie właśnie wartość tego skoku. Domyślnie wartość to jest 5 cm. Mamy też przycisk z prawej strony. No on nie pozwala na zmianę wielkości skoku, a jedynie na włączanie i wyłączanie. Kolejny element bardzo ważny to jest inteligentne powielanie. Dlaczego nazywamy go inteligentnym? No, żeby odróżnić od zwykłego kopiowania poprzez schowek, który oczywiście, tak jak w innych programach, też jest w programie SET. Można sobie coś do schowka skopiować i wstawić w innym miejscu. Natomiast to powielanie inteligentne robi więcej, ponieważ ono ma pewną logikę i oprócz samego powielenia elementów próbuje również je odpowiednio przenumerować, jeśli stosujemy numerację, oraz również odpowiednio popodłączać przewody. W zasadzie no trudno sobie wyobrazić program CAD-owski tego typu, który by tego nie miał. Funkcja bardzo ważna z punktu widzenia ergonomii czasu pracy, zwłaszcza przy dużych projektach, przy powtarzalnych kondygnacjach. Od wersji 7.1 dodaliśmy również możliwość powielania do dołu. Dotychczas było to powielanie do góry, no można było do dołu, ale trzeba było chwilowo tam zamienić sobie, co jest następną kondygnacją. Okazało się, że często przydaje się również powielanie do dołu, bo na przykład jeśli wybieramy lokalizację pionów, to często okazuje się, że dużo bardziej istotne jest, gdzie te piony wypadną na parterze niż w piwnicy. W związku z tym można sobie taki element piony na rzucie wstawić na rzucie parteru i następnie powielić go na dół do piwnicy. Kolejna funkcja dodana w wersji 7.1 wraz z tworzeniem aksonometrii to jest synchronizacja etykiet. Jeśli mamy powtarzalne kondygnacje i włączymy tę funkcję, to jeśli będziemy porządkować, w jakiś sposób zmieniać etykiety na jednej kondygnacji, to one będą się również zmieniać na kondygnacjach sąsiednich. Czyli w praktyce robimy to tak, że jeśli mamy powtarzalne kondygnacje, wstawiamy etykiety na jednej kondygnacji, właśnie korzystając z funkcji inteligentnego powielania, powielamy je na kondygnacje kolejne. Ale później, jeśli chcemy je przeorganizować, uporządkować na jednej kondygnacji, to przy włączonej funkcji synchronizacji one będą automatycznie przesuwać się na innych kondygnacjach. Na tym slajdzie widzimy tylko dwie kondygnacje, ale może być ich, jak Państwo wiecie, znacznie więcej. Funkcja wydaje się niewielka, ale tak naprawdę pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo czasu, a jednocześnie uzyskać taką staranną dokumentację techniczną. Teraz parę słów o grzejnikach. Po pierwsze, automatyczne wstawianie grzejników. Jeśli chodzi o grzejniki konwekcyjne, program pozwala wstawić je automatycznie pod oknami, tylko musimy zaznaczyć, które okna mają być wykorzystane. Tu mamy możliwość albo po kolei z klawiszem Shift, podobnie jak w innych programach w systemie Windows, jeśli trzymamy wciśnięty klawisz Shift, to to nam dodaje do zaznaczenia. Nie wszyscy chyba pamiętają, że również ten klawisz Shift działa przy zaznaczaniu w taki sam sposób
w oprogramowaniu z serii Audytor, czyli możemy sobie klikać kolejne okna i jeśli będziemy mieli wciśnięty klawisz Shift, to one będą dodawane do zaznaczenia. Jeśli chcemy wstawić grzejniki pod wszystkimi oknami, możemy nacisnąć klawisz Ctrl A i wtedy zaznaczą się wszystkie okna. Oczywiście musimy być albo w trybie wszystko, albo w trybie architektury. Przy czym jeśli użyjemy klawisza Ctrl A, to wówczas zaznaczą nam się nie tylko okna, ale również inne elementy, na przykład ściany. Ale to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia funkcji automatycznego wstawienia grzejników. Jest tylko istotne, które okna są zaznaczone. Wtedy jak aktywujemy funkcję wstawiania grzejników, jeszcze się pojawi takie okienko po drodze, będziemy mogli sobie pewne parametry ewentualnie zmienić, często tego nie robimy i grzejniki zostaną automatycznie wstawione. Troszeczkę szybciej niż byśmy mieli ręcznie każdy grzejnik wstawiać z osobna. Tu mamy cztery tylko grzejniki, ale w wielu projektach będzie ich znacznie więcej. Podobnie możemy wstawiać grzejniki podłogowe, przy czym w tym przypadku zaznaczamy strefy pomieszczeń. W tym przykładzie zostały zaznaczone wszystkie strefy pomieszczeń za wyjątkiem klatki schodowej. Podobnie jak poprzednio musimy przełączyć się w tryb strefy pomieszczeń i następnie albo trzymając klawisz Shift klikamy w kolejne strefy, albo Ctrl A zaznaczamy wszystkie strefy. Jeśli tak jak tu mamy większość zaznaczonych, na pewno będzie szybciej zaznaczyć wszystkie za pomocą klawiszy Ctrl A i następnie trzymając Shift odznaczyć sobie tę jedną strefę. I następnie możemy aktywować funkcję wstawiania grzejników podłogowych i odpowiednio grzejniki podłogowe zostaną wstawione. Tu zwracam uwagę, że o ile strefy pomieszczeń powinny być rysowane w osiach ścian, i pewien taki błąd oczywiście początkujących użytkowników jeszcze w programie OZC jest taki, że jeśli strefa będzie narysowana za mała, to ściany mogą nie zostać zaimportowane do modelu obliczeniowego. Tak jak Państwo widzicie, tak powinny być prawidłowo zadeklarowane strefy pomieszczeń, czyli od osi do osi ścian. Natomiast grzejniki, pola grzejne i wężownice już deklarowane są w świetle ścian, przy czym program robi to automatycznie, to najczęściej nie musimy tego korygować ręcznie. Oprócz funkcji wstawiania automatycznego pól grzejnych do zaznaczonych stref, dodaliśmy też funkcję wstawiania grzejnika podłogowego wokół kursora. Ponieważ taka funkcja była już od pewnego czasu, analogiczna funkcja była od pewnego czasu dla stref pomieszczeń właśnie, dla wstawiania podłóg, dodaliśmy ją również dla grzejników podłogowych. Czyli po aktywowaniu tej funkcji możemy sobie kliknąć w jakiś obszar. Jeśli będzie to obszar ograniczony ścianami, to program też wstawi grzejnik podłogowy. Te grzejniki możemy wstawiać jako wielokąty, ale na pewno jest szybciej i wygodniej wstawiać w sposób automatyczny. Tu akurat mamy proste kształty, bo to są prostokąty, natomiast ta funkcja zadziała również w przypadku kształtów bardziej skomplikowanych. Oczywiście musimy pamiętać, że no, nie każdy kształt bardzo się nadaje na grzejniki podłogowe. Jeśli mamy jakieś naroża wklęsłe, to tam może się pojawić ryzyko pękania takiej płyty grzejnej. Być może trzeba będzie wykonać jakieś dodatkowe zbrojenie. Teraz parę słów na temat tabel i operacji zaznaczania. No, jeśli słyszymy pojęcie tabeli, no to nie jest jakieś super nowoczesne pojęcie informatyczne, nie brzmi przynajmniej jak coś z techniki XXI wieku, raczej nam się kojarzy z czymś bardziej archaicznym. Natomiast my te tabele, zresztą od lat mamy w programie i okazuje się, że jeśli zrozumiemy, jak te tabele działają, jakie tam są funkcje, funkcje są dość proste,
to okazuje się, że można bardzo skomplikowane czynności, również operacje na dużych zbiorach danych, wykonywać bardzo szybko. W związku z tym, jeśli ktoś jeszcze nie ma tego nawyku, to zachęcam, żeby sobie to przećwiczyć. Jeśli mamy tabelę, to działa zarówno w przypadku tabeli z danymi i tabeli z wynikami. Na razie mówimy o danych. Te tabele można sortować, czyli jeśli zaznaczymy sobie jakieś elementy, grzejniki, armaturę, przewody, tu Państwo widzicie, jakie mamy zakładki pod tabelami, czyli ile różnych tabel jest możliwych, to taką tabelę możemy sobie sortować. Na przykład możemy sortować według typu, żeby elementy tego samego typu znalazły się koło siebie, albo według symbolu. Działa to funkcja szukaj zastąp, czyli na przykład jeśli byśmy chcieli zamienić, zastąpić jakiś element innym produktem, to tak jak we zwykłej tabeli możemy sobie właśnie wpisać, że chcemy taki symbol zamienić na inny i wykonać, niezależnie od tego, jak dużo takich elementów jest, wykonać taką operację bardzo szybko. Oczywiście to dotyczy tych elementów, które zostały zadeklarowane na poziomie właśnie danej pozycji, danego elementu, bo jeśli coś się zadeklarowało w danych ogólnych, no to trzeba to zmieniać w danych ogólnych. Ja Państwa już zachęcałem, żeby stosować dane domyślne, no ale nie zawsze tak jest, że wszystko jest jednakowe, być może tych typów, jakichś elementów będzie więcej, więc wtedy część z nich będziemy deklarowali nie w danych ogólnych, ale jednak już na poziomie elementów i dzięki właśnie tym operacjom tabelarycznym będziemy również mogli bardzo szybko robić jakieś podmiany, na przykład w celu symulacji, jak sobie jakiś inny element poradzi. Działa również kopiowanie, na przykład poprzez takie przeciąganie jak w Excelu, czyli jeśli na przykład chcemy zamienić jakiś element, to możemy sobie zrobić na przykład sortowanie według symbolu, wówczas elementy w tym samym symbolu ustawią się koło siebie i możemy wtedy przeciągnąć, zmienić dla jednej pozycji i przeciągnąć do pozycji pozostałych. To jest możliwe dzięki tabelom. Jeśli mamy tylko dialogi, które mogą wyglądać może bardziej nowocześnie, bardziej estetycznie, no to tamte operacje na wielu elementach są bardzo trudne bądź niemożliwe, natomiast dzięki tabelom właśnie możemy sobie to dla pewnych grup. Generalnie w tabeli zobaczymy te elementy, które są zaznaczone, czyli jeśli zaznaczamy coś, może przejdźmy do programu, jeśli zaznaczamy jakieś elementy, to później, na razie tabelę mam schowaną, więc sobie wyciągnę, to mam zaznaczone te elementy, które zaznaczyłem. Jeśli zaznaczyłem elementy różnych typów, no to wtedy w zależności od tego, w której jestem w zakładce, będą te typy. I teraz bardzo ważna rzecz o wersji 7.1, w której mamy aksonometrię. Aksonometria daje nam możliwość zaznaczania elementów również na więcej niż jednej kondygnacji, bo jeśli jesteśmy na rzucie, no to nawet jeśli użyję skrótu Ctrl-A, no to zaznaczę wszystkie elementy, które są tylko na jednej kondygnacji. Jeśli chcę robić jakąś, powiedzmy, bardziej rewolucyjną zmianę, która by dotyczyła nie tylko jednej kondygnacji, to tu podpowiedź, żeby skorzystać z aksonometrii. I tutaj mogę na przykład wszystkie przewody już w całym systemie zaznaczyć. Od wersji 7.2 dostępna jest również funkcja selektywnego, czy niektórzy, jak niektórzy wolą, wybiórczego zaznaczania, czyli można włączyć tę funkcję i wówczas możemy sobie zaznaczyć, które z elementów mają być zaznaczane. Czyli na przykład jeśli zaznaczamy elementy systemu grzewczego, to możemy powiedzieć, że na przykład ten chcemy, ten nie chcemy. W zależności od tego, który element zaznaczymy, to on będzie wchodził nam do zaznaczenia. Czyli zwracam uwagę, że zarówno to zaznaczanie przez okno, jak i wspomniany już skrót Ctrl-A, który zaznacza nam wszystko, to jest jednak filtrowane. Po pierwsze, zależy od trybu pracy. Tu przypominam, mamy te tryby w lewym górnym rogu, czyli pierwszy element to są wszystkie elementy, później podkłady budowlane, później architektura,
później strefy pomieszczeń, później system grzewczy i tak dalej. Jeśli ja jestem na przykład w trybie instalacja CO i teraz nacisnę Ctrl A, to mi się zaznaczyło wszystko, ale to jest tylko wszystko w rozumieniu tego trybu, czyli zaznaczyły się tylko elementy systemu ogrzewania. Przed architektura mi się nie zaznaczyła. Mogę również aktywować funkcję wybiórczego wskazywania elementów i teraz mogę zaznaczyć, które tylko bym chciał elementy, żeby mi się zaznaczyły. Na przykład grzejniki, tylko grzejniki. Teraz jeśli odznaczę i ponownie Ctrl A użyję, to już mi się zaznaczyły tylko grzejniki. To jest dość istotne, żebyśmy mieli po prostu wpływ, żebyśmy w sposób bardzo sprawny, bardzo szybki mogli zaznaczyć to, co naprawdę chcemy. To przydaje się zarówno do edycji tych elementów w tabelach, ale również przydaje się przy powielaniu. Jeśli chcemy na przykład powielać na kolejną kondygnację, ale tylko elementy jednego typu, to możemy sobie to odpowiednio właśnie zawęzić. Kolejne opcje dodane również w najnowszej wersji 7.2 to jest możliwość dalszego zawężania zakresu tabeli. Tutaj w prawym górnym rogu obok tabeli znajdą się takie dwa przyciski i działa to w ten sposób, że najpierw sobie zaznaczamy coś na rysunku, mamy pewną grupę elementów, a następnie w tabeli już możemy sobie zaznaczyć pewną grupę wierszy i teraz w zależności od tego, który z tych dwóch przycisków wykorzystamy, to będzie odpowiedni efekt. Pierwszy powoduje zawężenie zaznaczenia do wskazanych elementów. Czy na przykład dzięki temu, jeśli byśmy to akurat to nie było posortowane, ale gdybyśmy sobie posortowali według typu, możemy na przykład zostawić tylko elementy jednego typu. No to akurat zostały grzejniki łazienkowe zaznaczone i tylko one pozostały, ponieważ tylko na przykład chcielibyśmy wykonywać jakieś operacje na nich. Drugi przycisk działa odwrotnie, on z kolei usuwa zaznaczone pozycje z zaznaczenia. Uwaga, usuwa z zaznaczenia, nie z projektu, on ich nie kasuje, tylko tyle, że przestają być zaznaczone. Kolejny temat, bardzo ważny w ostatnim okresie, to współpraca z Revitem, temat rzeka. W związku z tym dzisiaj, ponieważ dzisiaj mówimy o bardzo wielu elementach, bardzo wielu tematach, to na ten temat powiem dość krótko i wskażę Państwu pewne inne szkolenia, które się odbyły, które są dostępne na YouTube. Parę słów na temat takiego pełnego i docelowego modelu współpracy z Revitem. Takiego pełnego koła, które Państwu pokażę. Zaczynamy od modelu architektonicznego w Revicie. To na przykładzie niewielkiego budynku. Oczywiście BIM adresowany jest przede wszystkim do dużych obiektów, ale chyba do prezentacji takie modele małe się nadają lepiej, bo jest to bardziej klarowne. Taki model możemy przenieść do programu Audytor OZC. Mamy tu dwie możliwości. Pierwsza możliwość bardziej ambitna, to jest, możemy wykorzystać format opisu budynku GBXML. Tylko z tym bywają problemy, ponieważ jeśli my taki model wykonujemy i wiemy, jak to zrobić i od razu myślimy, żeby to był prawidłowy model cieplny, to to ma szansę zadziałać i za chwilę Państwu pokażę taki przykład. Natomiast jeśli ten model wykonał architekt, mając na myśli, że to ma być model architektoniczny, ale niekoniecznie ma służyć innym celom, to on bardzo często nie da nam prawidłowego w pełni modelu cieplnego. Okazuje się, że konstruktorzy mają bardzo podobny, nawet poważniejszy problem. Też to przejście z modelu architektonicznego do konstrukcyjnego, co teoretycznie jest możliwe w sposób automatyczny, też najczęściej nie daje poprawnego modelu. W związku z tym tu mamy kilka możliwości. Po pierwsze, jeśli to my tworzymy ten model w Revicie, no to możemy bez problemu wrócić do Revita, odpowiednio go skorygować. Na naszej stronie są podane zalecenia na temat właśnie jak należy ten model
w Revicie stworzyć, żeby to był prawidłowy później model cieplny. Druga możliwość, też obecna już w tej chwili, to jest taka możliwość, powiedziałbym, bardziej pragmatyczna niż ambitna, to znaczy wygenerowanie sobie w Revicie rzutów kondygnacji w postaci DWG i później zaimportowanie, ale nie w pliku GBXML, tylko plików DWG oddzielnie dla każdej kondygnacji i następnie obrysowanie tych plików w programie Auditor OZC. To w wielu przypadkach będzie takie podejście pragmatyczne i de facto szybsze. I kolejna możliwość, której jeszcze nie ma, ale nad którą pracujemy, to jest, żeby była możliwość korekty tego modelu cieplnego, ale już w programie Auditor OZC. I tu pracujemy w dwóch kierunkach, żeby po pierwsze program próbował pewne typowe błędy tego modelu korygować w sposób automatyczny, a to, z czym sobie ewentualnie program nie poradzi, żeby można było korygować ręcznie. Następnie, jak mamy model geometryczny, to możemy wykonać tak zwany import modelu geometrycznego, czyli stworzenie modelu obliczeniowego. Model obliczeniowy to są dane do obliczeń i te dane są pokazywane zarówno w formie tabel, ale również, jak Państwo widzicie, w formie wizualizacji 3D. To jest wizualizacja całego budynku. A w tej chwili widzimy wizualizację jednego pomieszczenia. To jest bardzo ważne, bo tutaj jak spojrzymy, to bardzo szybko, błyskawicznie możemy ocenić, czy nasze dane, które później pójdą do obliczeń cieplnych, czy one są sensowne. No i czasami jak dostaję, witam studentów też obecnych na spotkaniu i bardzo cieszę się, że Państwo przyszliście, proszę się nie obrażać, ale no, nie dalej jak wczoraj dostałem troszkę takich projektów studenckich, gdzie no, z całym przekonaniem, mimo moich gorących próśb, studenci nie obejrzeli tego modelu obliczeniowego, bo gdyby go obejrzeli, to by się wstydzili takiego projektu wysyłać. Tutaj to serdecznie właśnie Państwa zachęcam, żeby ten model obejrzeć, bo to powoduje, że możemy łatwo wychwycić ewentualne błędy i mamy pewność, dla jakich danych program wykonuje obliczenia. Bo jeśli program by tylko coś analizował i mówił, że coś przyjmuje do obliczeń, ale nie bardzo byśmy wiedzieli, dla jakich obliczeń wykonuje obliczenie, dla jakich danych wykonuje obliczenia, no to trudno byłoby zaufać takiemu programowi. Tu mamy w pełni jawny model obliczeniowy, a więc dane do obliczeń. I teraz po wykonaniu obliczeń cieplnych, wyniki tych obliczeń są importowane do programu Auditor OZC. Przy czym uwaga, docelowo będą importowane zarówno wyniki obliczeń cieplnych, obciążenia cieplnego, jak i model budynku. Na chwilę obecną działa to tak, że jeśli zaimportowaliśmy model z Revita, to musimy dodatkowo jeszcze sobie podczytać taki plik GBXML do programu Auditor OZC. Taki dodatkowy krok. W przyszłości pewnie nie będzie potrzebny, ale w tej chwili jeszcze jest potrzebny. I tutaj znowu mamy dwie możliwości. Możemy zaimportować sobie ten plik GBXML, ponieważ oczekiwania programu SET są znacznie mniejsze niż programu Auditor OZC. Tu nie potrzebujemy już modelu cieplnego, ale de facto rzuty kondygnacji, to rzuty, które po prostu będą wizualnie w miarę czytelne, to tutaj już ten import przez GBXML sprawia znacznie mniejsze problemy, a jeśli byś sprawiał, to też możemy skorzystać z importu poprzez pliki DWG. I tutaj decyzja, albo możemy je obrysować, albo bardzo często do samego projektu instalacji nie musimy mieć dokładnego modelu logicznego, gdzie mamy wszystkie ściany, okna i tak dalej. To, co jest obowiązkowe, na pewno to są strefy pomieszczeń. W związku z tym taki program minimalistyczny to jest import pliku DWG i tylko wyrysowanie stref pomieszczeń. I następnie możemy sobie wykonać projekty instalacji. W programie SET to mogą być projekty instalacji CO, instalacji chłodzenia i instalacji wodociągowej.
i następnie możemy wyeksportować zaprojektowane instalacje do Revita, gdzie tam powinny być synchronizowane z tym oryginalnym modelem budynku. Tak to wygląda. To jest takie pełne koło. I to jest ten przykład, który mówiłem. Wykonał mój dyplomant, pan Mariusz Jędrzejewski, dość spory budynek, wykonał model w Revicie i następnie przeniósł go do programu SET. Udało to się, chociaż on miał tę świadomość, że tworzy ten model jako model cieplny. Natomiast to, co dostajemy realnie na rynku, najczęściej takiego w pełni poprawnego modelu niestety bez korekt nie da. No, to są takie już realia praktyczne, rynkowe. Tu widzicie Państwo przykład instalacji wyeksportowanej z audytora SET do Revita. Tu pewne zbliżenie. W tej chwili rysujemy za pomocą takich prostych, generowanych automatycznie rodzin. No, producenci urządzeń bardzo lubią te rodziny firmowe, bardzo szczegółowe, że na przykład zawór widać dokładnie, że to jest zawór tej firmy, a nie innej, że on się rozróżnia od innych zaworów nawet wizualnie. Natomiast jest problem z wydajnością. Jeśli ktoś w Revicie projektuje duże budynki, to wie, że stosowanie zbyt szczegółowych rodzin no, powoduje naprawdę problemy z wydajnością, nawet przy bardzo zaawansowanym sprzęcie. W związku z tym wydaje się, że z punktu widzenia projektanta akurat te proste rodziny, gdzie Państwo widzicie takie nawet nieco symboliczne, są korzystniejsze, bo to działa w sposób efektywny. Osobiście przypuszczam, że to pójdzie w takim kierunku dwoistym, to znaczy, że producenci urządzeń będą dostarczać te modele szczegółowe po to, żeby projektant mógł sobie taki model wczytać, obejrzeć, zobaczyć dokładnie urządzenie, ale raczej do projektu myślę lepiej wstawiać te modele uproszczone, no bo taki model szczegółowy dla zaworu, a zaworów możemy mieć tysiące przy instalacji, to taki jeden model będzie, ten szczegółowy będzie stworzony z kilkudziesięciu brył, gdzie model uproszczony będzie się składał z kilku brył, oczywiście na wydajność będzie miało to bardzo duży wpływ. I przed przerwą chciałbym Państwu polecić dwa szkolenia, które odbyły się wcześniej i są dostępne na kanale naszym na YouTubie. Pierwsze to jest szkolenie, które przeprowadził Piotr Wereszczyński, nazywa się Precyzyjne planowanie poziomów i pionów instalacji w Autodesk Revit i w audytorze CO. Tutaj omówione jest takie zagadnienie, że bardzo często praca projektanta no nie jest odizolowana od prac projektantów innych branży i bardzo często, zwłaszcza w dużych budynkach, trzeba sobie już na bardzo wstępnym etapie, kiedy nie mamy jeszcze dokładnego projektu instalacji na kondygnacjach, nie tylko dlatego, że go nie zdążyliśmy zrobić, ale być może dlatego, że jeszcze nie ma ostatecznej architektury, pomieszczenia mogą być różnie dzielone, ale już na wstępnym etapie trzeba sobie zarezerwować miejsce w szachtach na piony. Warto wiedzieć, jakie są mniej więcej średnice. Oczywiście największe problemy są z przewodami wentylacyjnymi, ale w dużych budynkach też piony mogą mieć spore średnice. I tutaj pan Wereszczyński omawia taką technikę, żeby sobie zaprojektować rozprowadzenie poziomy i piony w sposób uproszczony, to znaczy, że bez projektów instalacji już na kondygnacjach, a jedynie te instalacje kondygnacyjne są zastąpione tak zwanym innym odbiornikiem. No i jeśli w tym innym odbiorniku podamy obciążenie cieplne tej instalacji, na przykład mieszkaniowej, to wówczas taką instalację będziemy mogli przeliczyć. Program będzie mógł dobrać średnice pionów i z dość dużą dokładnością to będą te średnice, które później będą w projekcie finalnym, dzięki czemu już na bardzo wstępnym etapie projektowania możemy to przesłać do Revita i udostępnić innym członkom projektu budowlanego. To szkolenie odbyło się około półtora roku temu, jak Państwo widzicie, ale temat myślę, że cały czas jest bardzo aktualny, to serdecznie polecam. Drugie szkolenie, które polecam,
odbyło się nieco ponad miesiąc temu. Tu pan Krzysztof Sękowski bardzo szczegółowo omówił właśnie współpracę zarówno programu Audytor OZC, jak i programu Audytor SEP. Proszę Państwa, minęła godzina 11. W takim razie proponuję, żebyśmy sobie wszyscy chwilę odetchnęli. Zazwyczaj na szkoleniach proponujemy Państwu kawę, herbatę, ciasteczka. No, dzisiaj też propozycja jest, ale to tylko zachęta. Dzisiaj jest niestety self-service, ale no, ja mam swoją filiżankę, więc też wirtualnie piję z Państwem kawę. Proszę sobie właśnie odpocząć, poczęstować się niestety we własnym zakresie i do zobaczenia o godzinie 11:15. Dziękuję bardzo. Witam Państwa na drugiej części dzisiejszego spotkania. Kolejny rozdział to analiza wyników. To jest taki element, który oczywiście doświadczonym projektantom nie trzeba o tym mówić, natomiast studentom, no, proszę się nie obrażać, ale o tym muszę mówić cały czas. Zdarza się, że student przychodzi, pokazuje projekt i rzeczy są zaskakujące. Na pytanie, jak to jest możliwe, odpowiedź pada, no to program tak wyliczył. Otóż przypominam do znudzenia, że program to jest tylko narzędzie w ręku projektanta. Nie wystarczy wykonać obliczenia, ale również nad tymi obliczeniami trzeba się pochylić. Oczywiście program jest wyposażony w zaawansowane narzędzia diagnostyczne i program ma pewne kryteria i szereg problemów sam program wyłapuje i pojawiają one się w liście diagnostyka. Może nas to troszkę denerwować, że najczęściej tych komunikatów tam jest sporo. Niekoniecznie musimy wszystkie usuwać. To też takie przypomnienie, że ta diagnostyka to jest narzędzie znowu w ręku projektanta i to projektant musi zdecydować, czy to rzeczywiście jest problem, czy warto go eliminować i czy to jest ekonomiczne. Generalnie to, co warto zrobić, to warto prześledzić, przejrzeć te komunikaty diagnostyczne, natomiast nie jest naszym celem usunięcie ich wszystkich, wyczyszczenie listy. Wiem, że taka lista, która jest czysta i jest napisana, nie wykryto żadnych problemów, brzmi optymistycznie, ale w dużej, skomplikowanej instalacji to się raczej nie zdarzy. Natomiast takie na siłę usuwanie tych komunikatów no może spowodować, że instalacja będzie zaprojektowana w sposób mocno nieoptymalny. Może nawet będzie dobrze działała, ale niekoniecznie będzie ekonomiczna. Bardzo ważny element to jest pokazywanie obiegu krytycznego, zwłaszcza w sytuacji, jeśli okazuje się, że jest bardzo duży opór instalacji, żeby znaleźć problem, który powoduje taki wysoki opór, możemy sobie włączyć pokazywanie obiegu krytycznego. Ta funkcja już istnieje od pewnego czasu, natomiast w najnowszej wersji postaraliśmy się, żeby ona była jeszcze bardziej czytelniejsza, czyli na czas włączania tej funkcji cała reszta rysunku jest przyszarzana, jest taka bledsza, dzięki czemu łatwiej widać ten obieg krytyczny. To jest akurat dla chłodzenia pokazane. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że teraz jak mamy aksonometrię, to też dobrze sobie zacząć oglądanie takiego obiegu krytycznego od aksonometrii, bo wtedy od razu widzimy, gdzie jest na przykład krytyczny odbiornik w tym przypadku. Jest on na najwyższej kondygnacji, tak się oczywiście często zdarzy i w tej chwili widzimy, że to jest właśnie ten grzejnik podłogowy. On jest właśnie w podstawowych kolorach rysowany i od razu go widzimy na tle reszty rysunku, który jest taki blad. W związku z tym to jest pierwszy krok. Znajdujemy obieg krytyczny. Kolejny element to jest, możemy spojrzeć na tabelę z wynikami. Przy dużej instalacji te tabele są bardzo długie, w związku z tym raczej nie przeglądamy, nie analizujemy ich dokładnie od deski do deski, natomiast często warto spojrzeć na istotne ich części i właśnie warto często spojrzeć na pokazanie, rozpisanie obiegu przez odbiornik krytyczny. W jaki sposób to zrobić?
To było dostępne już pewnego czasu, ale to był rzeczywiście taki element wiedzy tajemnej, bo trzeba było kliknąć na rysunku z wynikami w dany odbiornik, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Ctrl. No, żeby to nie była taka wiedza tajemna, to w tej chwili dodaliśmy funkcję, którą łatwo znajdziemy w podręcznym menu, czyli na rysunku z wynikami klikamy prawym przyciskiem w taki grzejnik i tu pojawiła się nowa komenda pokaż obieg przez odbiornik, przez ten odbiornik, który kliknęliśmy. I teraz jeśli wybierzemy tę komendę, to tabela, otwiera się nam tabela z obiegami, ale ta tabela jest bardzo długa, bo obejmuje wszystkie obiegi, natomiast ona się otwiera w tym miejscu, gdzie zaczyna się rozpisanie obiegu właśnie przez ten odbiornik, który przed chwilą kliknęliśmy. Na początku pewnie będzie więcej kolumn, więc warto sobie część kolumn wyłączyć. Warto korzystać z gotowych formatów albo sobie tworzyć. Może ja Państwu pokażę akurat to na programie. Jeśli mamy tabelę, to one na początku niektóre mogą być bardzo duże. Natomiast możemy sobie kliknąć prawym klawiszem i wybrać komendę formatuj tabelę. I teraz tu odpowiednio klikając w różne pozycje możemy sobie włączać i wyłączać te kolumny. No z czego to się bierze? To się bierze stąd, że program o danym elemencie, na przykład w tym przypadku odcinku rury, wie bardzo dużo i też nie chce tego ukrywać przed nami. W razie potrzeby możemy z tych informacji korzystać. Natomiast oczywiście najczęściej nigdy pewnie nie będą nam potrzebne wszystkie naraz, zwłaszcza taka tabela będzie bardzo szeroka, nie dałoby się jej wydrukować. Dlatego możemy sobie zapamiętywać takie gotowe zestawy kolumn za pomocą komendy zapamiętaj format i możemy też wczytywać. Jak Państwo otworzycie, to zobaczycie, że w tej chwili program ma już domyślne trzy zestawy. Ostatni, może przejrzyjmy idąc od końca tym razem, ostatni zestaw są wszystkie kolumny, no po prostu wszystkie możliwe. Natomiast bardzo często przyda nam się ten zestaw podstawowe kolumny. Tutaj ilość tych kolumn jest bardzo ograniczona do kilku czy kilkunastu najważniejszych. Oraz podobny zestaw to są kolumny do wydruku. One są tak dobrane, żeby się je dało wydrukować na arkuszu A4. Więc w tym przypadku może wybiorę sobie podstawowe kolumny i zobaczcie Państwo część, znaczna część pozycji została odznaczona i jak kliknę zamknij, to moja tabela już jest znacznie węższa, mieści mi się na szerokości ekranu. W związku z tym w tym momencie, jak sobie otworzyliśmy obieg krytyczny, warto też tę operację wykonać, ograniczyć sobie liczbę kolumn albo poprzez wyłączenie pewnych kolumn, albo pewnie znacznie szybciej, tak jak ja pokazałem, poprzez wybór tego predefiniowanego zestawu kolumny podstawowe. I teraz bardzo ważna kolumna, żeby została, to jest ta kolumna delta P, czyli opór hydrauliczny danego elementu. I teraz przeglądając, analizując ten obiekt, możemy właśnie znaleźć winowajcę. Tu mamy na przykład pozycję 117 paskali, 46, czy niewielkie opory, później mamy 660, troszkę więcej, ale to dłuższy odcinek rury, bo aż 3-metrowy. No, w każdym razie to są te opory niewielkie i tutaj bardzo często możemy znaleźć winowajcę. Nagle nam się opór robi kilkanaście czy kilkadziesiąt paskali. Rekordowy projekt, który dostałem, to było ponad 600 tysięcy paskali opór hydrauliczny w takim dość niewielkim budynku komercyjnym. No, tam takich winowajców oczywiście było więcej, to nie był jeden, tylko więcej, ale w ten sposób możemy go sobie zlokalizować dość szybko. Kolejna rzecz, tak jak mówiłem, tabele są duże i raczej nie ma sensu ich takie czytanie jak powieść. Natomiast warto sobie pewne tabele posortować według pewnych kryteriów i
rzucić okiem na pewne pozycje skrajne. Przykładowo podaję. Otwieramy tabelę wyniki przewodów i sortujemy je według długości. No i tu widzimy, że w tym projekcie, to dość niewielki budynek, mamy najdłuższy przewód 11 metrów, ale gdyby tu się na przykład pojawiła pozycja 100 czy 1000 metrów, no to byśmy się zastanowili rzeczywiście, czy to jest wartość prawidłowa, czy to jest, nie jest coś przestrzelone, nie jest jakiś przypadkowy błąd. Takie wartości skrajne właśnie warto sobie obejrzeć. Kolejny przykład to jest sortowanie również przewodów, ale według jednostkowego poruchu hydraulicznego R. W tym przykładzie po posortowaniu, żeby posortować, to tu po prostu klikamy, jak znajdziemy myszką na nagłówek, się pojawi taka strzałka, klikamy ją i wtedy następuje sortowanie. No i widzę, że w tym przykładzie mam największy opór jednostkowy 152 paskale na metr. No i jeśli mam ustawione w parametrach obliczeń 150 paskali, czyli to jest ta wartość bardzo bliska tej wartości maksymalnej zadanej, więc wszystko się zgadza. Ale jeśli tu by się pojawiło kilka tysięcy paskali, no to już trzeba by się zastanowić, czy to tak powinno być, z czego to wynika. Czy przypadkiem zakres średnic danego przewodu nie jest za mały i program dobrał najmniejszą średnicę, a ona jest ewidentnie za mała, to możemy taką rzecz wychwycić. No, tak akurat też trafiłaby, sądzę, do diagnostyki tej automatycznej. Kolejny przykład to jest, otwieramy tabelę z armaturą i włączamy sortowanie według oporu hydraulicznego. To jest sortowanie od najmniejszych do największych wartości. Przechodzimy na koniec tabeli. Tu widzimy, że największe opory w tym przypadku to jest ponad 20 tysięcy paskali, czyli sporo, ale nie jest to skrajnie przestrzelne. Patrzymy, z czego to wynika. Aha, no to są, widzimy zawory grzejnikowe wbudowane z nastawą 2, czyli dość niską nastawą, czyli z tego wynika, że nie jest to prawdopodobnie jakiś błąd, po prostu w danych obiegach był nadmiar ciśnienia i program po prostu dławił ten nadmiar ciśnienia, ale jeśli tu zauważymy, że to jest gdzieś obok siebie, można się zastanowić w zależności od układu instalacji, czy nie warto by zastosować jakiś zawór gdzieś na wspólnej działce i część tego oporu jednak zdławić poza mieszkaniem, żeby zmniejszyć ryzyko powstawania szumów. Kolejny rozdział, taki bardzo przyziemny, to są skróty. Na razie to taka bardzo krótka nazwa rozdziału, bo te skróty będą dwojakiego rodzaju, zarówno skróty standardowe zdefiniowane w programie, jak i te skróty, które użytkownik sam może obecnie w najnowszej wersji definiować. Czyli skróty, no skróty z założenia przyspieszają pracę z programem. No przede wszystkim to jest temat adresowany dla tych, którzy dużo korzystają z programu. Wtedy po prostu znacznie szybciej jest wcisnąć jeden czy dwa klawisze, niż szukać tego w paskach narzędzi, w tabelkach. Nawet jeśli ktoś jest sprawny, no to często tam są te dwa, trzy kliknięcia, a tu jest dosłownie ułamek sekundy. Użycie każdego skrótu, no to często powiecie Państwo, że dla sprawnego użytkownika to jest oszczędność poniżej sekundy, jakichś ułamków sekund. Ale jeśli dużo projektujemy duże obiekty, no to ten ułamek sekundy pomnożony przez setki czy tysiące razy może spowodować, że dzięki temu, że te skróty znamy, w ciągu dnia zaoszczędzimy 20 czy 30 minut czy więcej. To są już zupełnie realne czasy. Po pierwsze te skróty, które to w literaturze się określa jako skróty klawiaturowe, czyli coś uzyskujemy za pomocą klawiatury, a nie myszki. Te skróty są opisane w instrukcji do programu, też w systemie Help dostępnym. Tu jest taki rozdział skróty klawiaturowe. Jak Państwo widzicie, obecnie sama instrukcja jest bardzo krótka, ponieważ zasadnicza część instrukcji jest zgodnie zresztą z Państwa sugestiami, została przeniesiona do wideotutoriali. Natomiast jest taki jeden rozdział, kilka rozdziałów, ale między innymi ten rozdział, który jest taki specjalnie w formie tekstowej prezentowany, to są skróty klawiaturowe właśnie,
i pewne z nich też są jeszcze tak na żółto zaznaczone jako ważniejsze. Więc ja nie będę ich wszystkich omawiał, ale pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze z nich, na wybrane. Pierwszy, chyba najważniejszy skrót to jest skrót F9, który uruchamia bardzo szybko obliczenia, no w programie w zasadzie obecny od zawsze. Kolejny bardzo ważny skrót to jest Ctrl R, a od pewnego czasu również, tak jak w AutoCADzie, podwójna rolka, czyli zobaczenie całego zakresu rysunku. Jeśli ja mam jakiś fragment rysunku, może sobie troszkę zmniejszę, i chciałbym zobaczyć cały, to albo Ctrl R, albo w tej chwili pewnie jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, dwa razy naciskam rolkę myszy i uzyskuję całość. Kolejny skrót to tak zwane zoom okno, czyli zaznaczenie poprzez okno, co chciałbym oglądać. Czyli wciskam skrót Ctrl W, muszę mieć fokus i teraz zaznaczam sobie, co chciałbym obejrzeć i mam odpowiedni fragment. I tutaj właśnie połączenie tych dwóch skrótów, czyli Ctrl R i Ctrl W, powoduje, że bardzo szybko mogę mieć taki widok, który w danej chwili będzie dla mnie wygodny. Więc pewnie wiele osób z Państwa, większość z Państwa pewnie z nich skorzysta. Jeśli nie, to serdecznie polecam, bo to bardzo przyspiesza pracę. Kolejna kwestia, to już mówiłem wcześniej, tak zwany dynamiczny zoom, czyli duże zbliżenie, albo odwrotnie, jeśli zaczynamy od dużego zbliżenia, to oddalenie. Jak trzymam spację, to wtedy na chwilę mi się odsuwa, powiększenie się zmniejsza, a po zwolnieniu wracam do widoku. No teraz zależy, jeśli po drodze przesunę myszkę, to już będzie to inny widok, w zależności gdzie, do którego miejsca przesunę kursor, powiedzmy przesunę go do źródła ciepła i po zwolnieniu już widzę na ten fragment, który sobie wskazałem. Więc również zarówno służy, żeby podejrzeć jakiś szczegół z dużą dokładnością, ale również do zmiany widoku, właśnie jeśli pracujemy w tym kierunku, że od dużego zbliżenia, a spacją się odsuwamy. Kolejny klawisz to klawisz Alt. Jeśli trzymamy włączony, to na czas trzymania włączonego, wciśniętego klawisza Alt przestaje nam działać skok myszy. Tak jak już mówiłem, jak omawiałem skok myszy, chyba przez większość czasu warto mieć ten skok włączony i warto sobie troszeczkę zmniejszyć dokładność do tych 5 cm, ale czasami musimy coś bardziej dokładnie zamodelować. Wtedy, jeśli chcemy właśnie tak szybko na chwilę wyłączyć skok myszy, to przytrzymujemy klawisz Alt. Generalnie tu w opisach pojawia się to określenie chwilowe. Chwilowe należy rozumieć, że to działa, że to jest funkcja, która działa tylko tak długo, jak jest wciśnięty dany klawisz. Czyli jak wciskam klawisz Alt, skok myszy jest wyłączony. Po zwolnieniu klawisza Alt, skok myszy działa tak jak poprzednio. O tym skrócie już mówiłem. Ctrl A. No, Ctrl A, skrót powszechnie znany z różnych programów. Działa również w edytorach tekstowych. Warto pamiętać, że również działa w naszym programowaniu i działa wobec elementów instalacji. Shift plus kliknięcie, o tym też mówiłem, to jest dodanie do zaznaczenia, bądź jeśli klikamy element, który już jest w zaznaczeniu, to jest usunięcie z zaznaczenia. Shift plus przesuwanie to jest tak zwany chwilowy tryb orto. Może pokażę na jakimś prostym przykładzie. Przejdziemy sobie na rysunek z danymi. O tym trzeba pamiętać, że tylko rysunek z danymi możemy edytować. Narysuję sobie. Nie przeszedłem. A, to jest taksonometria. Aksonometria jest, przepraszam, tworzona oczywiście automatycznie. Na aksonometrii nie możemy rysować przewodów. Etykiety możemy dodawać. Narysuję sobie jakąś rurkę. Przechodzę do trybu zaznaczania i teraz tę rurkę zaznaczam i ją mogę przesuwać w dowolny sposób, ale jeśli trzymam klawisz Shift, to ją przesuwam tylko odpowiednio w pionie bądź w poziomie,
tak jak byłby włączony tryb Orto. Ten tryb Orto można sobie włączyć na stałe za pomocą tego przycisku. Natomiast takie chwilowe to jest właśnie włączenie, trzymając klawisz Shift w czasie przesuwania jakiegoś obiektu. Kolejna funkcja klawisza Shift to jest obracanie co 15 stopni. Może wstawimy sobie przykładowo źródło ciepła. To teraz po zaznaczeniu to źródło ciepła ma szereg selektorów. Między nimi ma taki selektor, że to jest to kółeczko, że możemy sobie obracać. I możemy sobie obracać o dowolny kąt. Natomiast jeśli teraz wcisnę i będę trzymał klawisz Shift, to obraca mi się z dokładnością o 15 stopni, z krokiem co 15 stopni, więc na przykład mogę bardzo precyzyjnie sobie w ten sposób obrócić o 90 stopni, jeśli jest taka potrzeba. Bardzo ważny klawisz, jeśli ktoś jego nie zna, czy w zasadzie kombinacja klawiszy, to bardzo polecam, to jest przełączanie się pomiędzy rysunkami z danymi i z wynikami. Jak Państwo wiecie, w programie mamy dwa zestawy wyników. Te wyniki, przepraszam, dwa zestawy rysunków, rysunki z danymi i rysunki z wynikami. Te rysunki, które my możemy edytować, to są rysunki z danymi, a rysunki, które prezentują wyniki, to są rysunki z wynikami. One są tworzone automatycznie przez program w czasie obliczeń, czyli zawsze odzwierciedlają moment ostatnich obliczeń. W związku z tym, pracując w programie, de facto pracujemy z tymi dwoma zestawami rysunków. No i oczywiście możemy się przełączyć w ten sposób, że pójdziemy do menu, wybierzemy sobie odpowiednio dane rysunki bądź wyniki rysunki. Możemy też skorzystać z odpowiednich przycisków, tak zwanych speed buttonów, które nam to troszeczkę przyspieszą, ale myślę, że najszybciej będzie, jeśli skorzystamy z kombinacji Ctrl Tab. Zobaczcie Państwo, to jest rysunek z danymi. No widzimy, że na przykład grzejnik ma CV gwiazdka, gwiazdka, czy nie wiadomo jeszcze, ile będzie miał płyt. Przewód ma średnicę DN, obyle, czyli że program to ma dopiero obliczyć średnicę. Zobaczmy, chyba to mam ten projekt przeliczony, więc jeśli nacisnę Ctrl Tab, to przełączyłem się na rysunek z wynikami. Teraz widzimy, że grzejnik to ma już dobraną jedną płytę, typ 11, czyli jedna płyta, jeden konwektor dodatkowy. Widzimy też, że długość grzejnika to jest 60 cm. Widzimy, że jest nastawa 1. Przewód widzimy, że ma tu ten średnicę 15, ten średnicę 17 mm. To wszystko jest widoczne na rysunku z wynikami. Teraz ponowne wciśnięcie klawisza Ctrl Tab powoduje przełączenie się z powrotem na rysunek z danymi. Więc myślę, że ten skrót to większość z Państwa zna, ale jeszcze jest drugi, to jest Ctrl Spacja. To jest to samo, tylko chwilowo, czyli na czas wciśniętego. I tu już nie wiem, czy wszyscy Państwa znają. Zobaczcie Państwo, jak to działa. Naciskam Ctrl Spację i przełączył mi się widok z rysunku z danymi na rysunek z wynikami. Ale tu proszę mi wierzyć, że ja cały czas trzymam włączone, wciśnięte te klawisze Ctrl Spację, bo wtedy, jeśli w tej chwili te klawisze puszczę, proszę bardzo, puszczam, to program powrócił do rysunku z danymi. Czyli to może być przydatna funkcja, jeśli chcemy na chwilę tylko coś podejrzeć i powrócić szybciutko do poprzedniego widoku, no to może być szybciej, bo tylko wciskamy, przytrzymujemy i zwalniamy. Kolejny skrót to jest Ctrl kliknięcie. To jest ten tajny skrót, o którym Państwu mówiłem, który nam pokazuje wyniki z obiegami. No, znaczenie tego skrótu teraz troszeczkę uległo zmniejszeniu, ponieważ jest też dostępna ta opcja w menu, więc nie trzeba tego skrótu pamiętać, aczkolwiek myślę, że cały czas szybciej będzie wywołanie właśnie poprzez skrót. Drugą kategorią skrótów są te skróty, które nazywamy skrótami tekstowymi. To jest taka nazwa, one
Tutaj w zasadzie bardziej istotna różnica jest taka, że te skróty możecie Państwo sobie definiować we własnym zakresie. Dla każdej operacji graficznej, która jest w programie, a troszkę ich jest, możemy sobie taki skrót jedno, dwu czy trzyliterowy zdefiniować. Jak Państwo widzicie, mamy na górze zakładki, czyli dla różnych kategorii poleceń i później mamy różne polecenia. W tym przykładzie widzimy zakładkę przewody i tutaj jest tylko jakaś propozycja, akurat z angielskiego wzięte. Przewód zasilający to jest HH jak heating po angielsku i S jak supply. Dla przewodu powrotnego mamy HR jak return. Przewód jednorurowy pewnie Państwu się rzadko przydaje, ale można sobie H1 zdefiniować, a z kolei para przewodów to często jest wykorzystywane, to jest H2. To są pewne propozycje. I znowu, jeśli mamy jakieś polecenia często stosowane, to inny pomysł, na przykład, żeby dla etykiety sobie jedną literkę L zdefiniować, to taki skrót możemy wywołać jednak sporo szybciej, no bo tu na przykład nie ma konieczności przełączania się na odpowiednią zakładkę, czyli dla osób, które dużo projektują, na pewno przydatna funkcja. I teraz na koniec prezentacji pewne rozdziały takie podsumowujące. Po pierwsze, inne funkcje dodane w wersji 7.1. Inne oprócz tych, które już zostały omówione, bo dużo z nich już zostało omówione. Przede wszystkim największa nowa funkcja w wersji 7.1 to była automatyczna aksonometria. Kolejna możliwość to jest pokazywanie grubości przewodów. Wiadomo, że jeśli rysujemy na projekcie linie, no to one mają tę samą grubość standardowo, natomiast w praktyce rury mogą się różnić średnicami znacząco. W związku z tym możemy sobie też włączyć pokazywanie takich dobranych średnic. To działa zarówno na rysunkach, jak i na wizualizacji 3D. Kolejna nowość to jest to, o czym już wspominałem. Przepraszam, to nie jest to, co wspominałem, to jest bardzo podobnie, to znaczy podobny slajd jest. Ja wspominałem o obiegu przez wskazany odbiornik, a tu jest z kolei też pod prawym klawiszem, przy czym to działa zarówno na rysunku z danymi, jak i na rysunku z wynikami. Możemy sobie szybko wejść do właściwości warstw. Nasz program, tak jak inne programy CAD-owskie, wykorzystuje techniki warstw, czyli poszczególne elementy są rysowane na odpowiednich warstwach i one mają pewne cechy. Na przykład standardowo grzejniki mają żółte wypełnienie. To w razie potrzeby można zmienić. To można było od dawna, od zawsze zmienić. Był tylko taki malutki problem, że ponieważ tych warstw jest koło setki, no to trzeba było na liście znaleźć odpowiednią, interesującą nas warstwę. W tej chwili to zostało przyspieszone, bo jeśli taki element sobie klikniemy prawym klawiszem, to w podręcznym menu pojawia się komenda właściwości warstw. Jeśli wybierzemy tę komendę, to otworzy nam się edytor warstw, ale już na odpowiedniej warstwie. Na warstwie tego elementu, w który kliknęliśmy. Nie musimy tej warstwy wyszukiwać na liście. W tym przypadku ta warstwa nazywa się grzejniki CO na rozwinięciu. I możemy sobie zmienić kolor, jeśli komuś ten żółty nie odpowiada, czy ma jakiś inny pomysł, to można to zmienić. Z kolei, jeśli chodzi o nowości dodane w wersji 7.2, to przede wszystkim nowy moduł grafiki dwuwymiarowej. No my od dłuższego czasu rozwijaliśmy ten moduł grafiki trójwymiarowej, no i przyszedł czas na odświeżenie modułu grafiki dwuwymiarowej. On działa teraz szybciej, sprawniej, też wydaje się bardziej czytelny. Jak Państwo widzicie, na przykład ściany rysowane są z takim delikatnym wypełnieniem, ale wypełnienie zależy od tego, czy to jest ściana zewnętrzna, czy wewnętrzna. W związku z tym tu od razu jakby widzimy, o co chodzi. Kolejna funkcja to jest rysunek w rysunku. Na jednym rysunku możemy pokazać fragment innego, no co zwiększa nasze możliwości tworzenia dokumentacji technicznej. Rozbudowaliśmy też opcję wyświetlania sąsiedniej kondygnacji. Do tej pory była możliwość jakby pokazywania niższej kondygnacji, poprzedniej. To jest troszkę tak, jakbyśmy rysowali na kalce technicznej i nam ten poprzedni rysunek niejako prześwituje.
Przy czym do tej pory to była kondygnacja niższa. W tej chwili możemy zdecydować, czy będzie kondygnacja niższa, wyższa, czy obydwie. Kolejna funkcja to jest tymczasowe wyłączenie etykiet. Etykiety oczywiście są bardzo ważnym elementem dokumentacji projektowej, bo w ten sposób pokazujemy szereg dobranych elementów, wartości, decyzji projektowych. Natomiast na czas samej pracy z programem czasami one mogą nam troszeczkę zaciemniać obraz. Jeśli chcemy sobie na przykład obejrzeć inne rzeczy, na przykład układ przewodów, to one nam mogą troszkę przeszkadzać. I to jest taka doszła funkcja, że możemy sobie chwilowo ukryć, nie usunąć, tylko właśnie ukryć te etykiety i w razie potrzeby możemy je włączyć ponownie. Kolejna funkcja to jest możliwość takiego dynamicznego dopasowania grubości ściany. Jeśli sobie na przykład obrysowujemy podkład DWG i tam mamy jakąś grubość ściany, to możemy sobie przejść kursorem i spróbować doregulować naszą ścianę, którą będziemy rysować, do tego, co widzimy na podkładzie. I tu mamy skróty Ctrl otworzyć nawias kwadratowy plus Ctrl zamknąć nawias kwadratowy. Działa też rolka z kontrolem. Rozbudowaliśmy też znacząco moduł projektowania ogrzewania podłogowego. Tu widzicie Państwo przykład łączenia. Jeśli mamy dwa pola grzejne, możemy je połączyć w jedno. Możemy też w razie potrzeby dzielić na różne sposoby. Możemy je dzielić na jednakowe elementy w poziomie, w pionie. Możemy też za pomocą łamanej wskazywać jakiś bardziej skomplikowany sposób podziału. Też taka drobna funkcja wizualna, ale zwiększająca ergonomię pracy, to jest pokazywanie podłączonych i niepodłączonych pól grzejnych. Państwo widzicie, w tym przykładzie mamy trzy pola grzejne, trzy wężownice, ale tylko jedna jest podłączona. Widzimy ta, która jest podłączona, już jest rysowana w docelowej kolorystyce, natomiast te pozostałe są w taki sposób przeszarzone. W związku z tym od razu widzimy, że one jeszcze nie są podłączone, że z nimi trzeba coś zrobić. Już w poprzedniej wersji wprowadziliśmy nowy moduł DWG. W tej chwili jeszcze go usprawniliśmy. To jest między innymi takie dostosowanie do sytuacji rynkowej, ponieważ jakby my pracując na rzutach zakładaliśmy, że najwygodniej będzie, jeśli będziemy mieć osobny rzut kondygnacji w pliku DWG, w osobnym pliku, czyli każda kondygnacja będzie miała swój plik DWG. Oczywiście mamy to w jednym pliku, można sobie to podzielić. Natomiast sytuacja rynkowa jest taka, że bardzo często dokumentację dostajemy w taki sposób, że wszystkie kondygnacje są w jednym pliku. I żeby tego nie trzeba było dzielić sobie na osobne pliki DWG, daliśmy taką możliwość, że możemy sobie otworzyć taki rysunek z wieloma kondygnacjami, a następnie wskazać za pomocą takiego okienka, który wycinek, który fragment tego rysunku DWG ma być użyty jako podkład budowlany na danej kondygnacji. Co ważne, program będzie taki rysunek trzymał raz, nie będzie go wielokrotnie, nie będzie miał tych kopii, bo to by nam bardzo urósł plik GRD. Taki rysunek będzie trzymany raz, tylko będzie różne jego fragmenty będą wykorzystywane na różnych kondygnacjach. I teraz taka mała uwaga, jeśli Państwo importujecie plik DWG, to on później będzie wewnątrz naszego projektu, a więc on trafi do naszego pliku GRD, pliku z danymi i ten plik odpowiednio urośnie. No i teraz to jest kwestia decyzji, ponieważ no, trzymanie tego pliku DWG może mieć pewien sens, ponieważ to jest pewna referencja. W razie jakichś pytań, problemów, wątpliwości możemy ten plik włączyć i jakby uzasadnić, dlaczego coś robiliśmy tak, a nie inaczej, bo pokażemy, że taką informację uzyskaliśmy właśnie w tym pliku DWG. Natomiast jeśli ten plik DWG byłby bardzo duży i mielibyśmy jakiś problem z wydajnością, nasz plik GRD w konsekwencji był bardzo duży, no to drugie podejście jest takie, że usuńmy. Jeśli zwłaszcza obrysujemy, już mamy nasz model logiczny w programie, zwłaszcza OZC, ale również można to zrobić w programie SET, to jakby usunięcie tego pliku DWG z naszego projektu spowoduje znaczące odchudzenie naszego pliku GRD. Kolejna funkcja to jest możliwość
precyzyjnego przesuwania obiektów, możemy zaznaczyć sobie wektor przesunięcia i pokazać, że ten punkt, dany punkt naszego obiektu ma po przesunięciu znaleźć się dokładnie w tym miejscu. To może być właśnie wykorzystywane między innymi, żeby zgrywać sobie podkłady budowlane na różnych kondygnacjach. Widzimy z lewej strony, że to jest podkład budowlany niższej kondygnacji. Jest widoczny dzięki funkcji właśnie tego prześwitywania, pokazywania niższej kondygnacji, a z prawej strony jest to podkład na naszej kondygnacji, tylko trzeba go odpowiednio przesunąć. Właśnie bardzo precyzyjnie można zrobić za pomocą tego narzędzia. Jeszcze dodatkowo możemy połączyć je z narzędziem lupa, o którym mówiłem na początku. I na zakończenie i przed przejściem do sesji pytań, krótka informacja, skąd czerpać informacje na temat naszego oprogramowania i uzyskiwać pomoc. Szczegółowa instrukcja, tak jak już mówiłem, jest przeniesiona do wideo tutoriali. One są dostępne zarówno z pliku Helpa, co Państwo już widzieliście wcześniej, ale też jest dostępna poprzez naszą stronę internetową, czyli wybieramy www.sancom.pl, następnie wybieramy zakładkę do pobrania i tu mamy pozycję multimedia i tam jest szereg filmów. Te filmy fizycznie znajdują się na kanale YouTube, więc też są dostępne poprzez nasz kanał. Tutaj jak ten zrzut robiłem kilka tygodni temu, to wtedy było 156 filmów. Cały czas dodajemy nowe, też nasze te szkolenia online są tam udostępniane dla Państwa. Są też pewne playlisty z jakimiś tematami, w związku z tym tutaj można sobie dużo wiedzy znaleźć. Studentom i uczelniom polecamy wersje edukacyjne, które można sobie bezpłatnie zamówić. Wchodzimy do zakładki do pobrania i programy edukacyjne i trzeba wypełnić odpowiedni formularz i otrzymuje się taką wersję edukacyjną. Mili Państwo, w takim razie dziękuję bardzo za poświęcenie czasu, za bardzo liczne przyjęcie zaproszenia. To już było ostatnie nasze spotkanie z tych 9 spotkań, które zaproponowaliśmy Państwu na początku, ale okazuje się, że na tym nie koniec, ponieważ tydzień temu na szkoleniu dotyczącym świadectw charakterystyki energetycznej kilka osób z Państwa zgłosiło zapotrzebowanie na szkolenie z programu Audytor Eko. No i jak mówi młodzież, mówisz i masz. Już w najbliższy wtorek zaprosimy Państwa na szkolenie z zakresu prowadzenia analiz ekonomicznych i ekologicznych z wykorzystaniem programu Audytor Eko. To szkolenie zostało dopiero co opublikowane, w związku z tym tam jeszcze jest sporo miejsc, więc zachęcam do wejścia na naszą stronę i zarezerwowania sobie miejsca. Tymczasem ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, no i życzę wielu udanych projektów z wykorzystaniem naszego oprogramowania. Wszystkiego dobrego.